Tutaj ulicę zabarykadujemy z tej strony, tutaj z tyłu zabarykadujemy, a wyjście jedyne będzie odtąd, że z tyłu będzie trzeba przejść. Co to teraz? Chodź, zobaczymy, czy możesz zablokować to okno. Bo tutaj jedno już wybiłem niechcący. Pokażę. W tych okolicznych domach to wyjebujemy szyby i wszystko. Niszczymy tak jak wandale. Ten to taki zrobimy zajebisty. Psycho normalnie. Wkurwieni sąsiedzi. A masz, kuźwa. Otwieraj te drzwi. Ojej. Chodź do kolejnego. O kurde. Jestem przeciążony, nie mogę biec. No Michał, no co ty robisz? Co tutaj przy naszym domu? Co nie robią w naszym domu? Przecież nie nasz dzwonił. Czy to może nie jest nasz? Nie, to jest nasz. Kurde, dużo jest. Nie masz jakiejś dobrej broni? Nie. Na przykład strzelby? Jest w domu. Michał, to jest twoje zadanie, musisz iść do domu po strzelbę. Czemu moje? A czemu moje? No bo twoja strzelba, tu jesteś od strzelania tutaj w tej grupie. No i... Ja pójdę do tego sąsiada zobaczyć, czy tam warto było w ogóle to... Na alarm uruchamiać. I wpierdolą mu od razu, nie? Takie mam zamiar. To jego żona. Nie miej litości. I chuj. Dobrze, dobrze. Łopatka ogrodnicza. No świetnie. Młot? Wielki młot po prostu. Grill też? Grill nie. Ja jeszcze jestem zmęczony. Ja też, więc spoko. Teraz możemy iść spać. Ugryz mnie. Biegnę do ciebie. Bez marteczka. Nie, jestem zbyt zmęczona, żeby go bić. Nie możesz bić? Nie. Kurwa. Nie mogę w ogóle nic. Ani go bić, ani nic. To była najgłupsza śmierć ever.